Hej, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii LEGO Skywalker Saga. Kontynuujemy czwarty epizod i dzisiaj mamy pilną wiadomość, czyli musimy znaleźć sposób na wydostanie się z kanionu, także usiądźcie wygodnie i lecimy z misyjką. Okej, seria LEGO nabiera tempa, moi drodzy. Wracamy do nagrywek, bo w sumie jeszcze dużo przed nami, to jest dopiero czwarty epizod, także jesteśmy mniej więcej w połowie, mniej więcej, jeszcze też czeka nas wiele znajdziek i odkrywania całego uniwersum. Dobra, mamy tu kontynuować tryb fabularny, także cóż, myślałem, że trochę sobie pozwiedzam, ale nie. Oho, zasadzka. A to kto? Utini! O dobroci! Utini! Luke! Zabierz noje do garażu, co? Przed obiadem mają być czyste! Okej. Co ten Luke tam pije? No dobra, chodźcie! Ej, co wy nam wciskacie? Jawajski? Dżawajski? Co to za język? Byłeś na krążowniku, czy... Kurczę, znowu bardzo słabo słychać wokal. A mam na maksa wszystko ustawione, dziwne. Obi-Wan Kenobi. W tobie nadzieja. Mówi, że jest własnością Obi-Wana Kenobiego. A to prywatna wiadomość. Ej, halo, ale dokąd ty się wybierasz? Okej. Dobra, lecimy, tak? C-3PO. Znajdź R2-D2. Luke Skywalker. Odblokowany, dobrze. Masę kłopotów. O, w tym jest świetny. A sobie też Luke'em w sumie pośmigam. On tu ma jakby... A nie ma jeszcze miecza? Co jest? Myślałem, że będzie miał miecz. Co, to mam wszystko rozwalać bijąc wręcz? O nie, serio? Dajcie mi chwilę, tutaj sobie porozwalam wszystko. Okej, co ten tygrys tu trzyma w ogóle? Co jest? O. Uwaga. Rozwalaj. I co, dostanę klocek Kyber za to? Ilu ich tam jeszcze? O, jest ostatni. O, w końcu. Jest. Udało się. Niech to szczur kopnie. Dokładnie, niech to szczur kopnie. Udało się, kolejny klocek Kyber na moim koncie. 110 klocków już zebraliśmy w sumie w tej rozgrywce, od początku. To nie jest mój stan aktualny konta. Ale cóż, wróćmy w takim razie do kwestii fabularnej. Ja tutaj oczywiście zboczyłem z tematu, ale jakże można nie zboczyć, jak jest tyle rzeczy do zrobienia. Wujek Owen nie będzie zadowolony, jak go zgubię. Oj tak. Artu, gdzie ty mi tutaj uciekasz? Co ty kombinujesz? Pikanie i gwizdanie, no... Właśnie o co mu chodzi? Jakieś istoty. Ludzie pustyni. Ludzie pustyni? O. Oż ty. Dobra, trzeba tutaj się kombo nauczyć. Ło! To było przepiękne wręcz. Dobra, serducho potrzebuję. Co to za krzyk? Cóż znowu? Okej. Dzień dobry. Serio się wydygałem tego. Że jesteście cali. Dobra, dawaj, gonić ich. Ben Kenobi? O, jak dobrze ci widzieć. Powiedz więc, Luke, co cię sprowadza aż tutaj? Ten mały droid twierdzi, że szuka dawnego właściciela.
Obi-Wana Kenobiego. To jakaś twoja rodzina? Obi-Wana Kenobiego? Aha. Dawno już nie słyszałem tego imienia. Dobra, idźmy za nim w takim razie. Tutaj jest zaczepnik jakiś? Co jest? Czemu mam tu skoczyć? Czyli go znasz? Oczywiście, że go znam. To ja. No przecież. Czy tu jest jakiś klocek kolejny? Dobra, to już też to spróbuję zrobić. Aha, tam muszę... Ile tych płomieni trzeba zapalić? Serio? Dobra, buduj mi tą kładkę. Nie, chyba nie zdążę, bo to jest na czas. Ajajaj. Niedobrze, niedobrze. 45 sekund, no tylko. Może być kiepsko. Dobra, tam jak się dostać? Nie, już mam koniec czasu, za wolno mi idzie budowanie. Dobra, nie udało się, no cóż, niestety. Pustynia Jutlandii. Dom starego Bena Kenobiego. Porozmawiaj z Benem. Cześć Ben, siemano. Walczyłeś w wojnach klonów? Tak, byłem kiedyś rycerzem Jedi, jak twój ojciec. A propos czego? Jak zginął mój ojciec? Co to? Miecz świetlny. To zabawka taka twojego ojca. Powiedz, czym ty jesteś, mały przyjacielu? A już popcorn. Umieściłam informacje kluczowe dla przetrwania całej rebelii. Mój ojciec wie, jak ją odczytać. Musisz dostarczyć mu tego droida na Alderaan. W tobie nadzieja. Ups. Zostaw dziecku zabawkę. Musisz nauczyć się władać mocą. Muszę to iść do domu. Późno, już wuj będzie zły. O dobroci. Okej. Co, będziemy mieli teraz trening? Wujku Owenie! Ciociu Beru! Nic mnie tu już nie trzyma. Chcę się nauczyć władać mocą i zostać Jedi jak mój ojciec. No, dwa księżyce. Czy dwa słońca? Znowu się mylę. Chyba dwa słońca są. Tak jest. Dobra, czas się nauczyć, co? Musimy się udać do Mos Eisley. Tam znajdziemy pilota, który zabierze nas na Alderaan. Dobra. Udaj się do Mos Eisley. Mos Eisley. Ciekawa miejscówka będzie. Mam taką nadzieję. No ale też nie przedłużajmy. Sprawdźmy to w takim razie. A tu co jest? Dobra, wchodzimy. Mos Eisley. Ale chyba ich nie zabrałem ze sobą. Jakiś samolub poleciał w sumie sam. Port kosmiczny Mos Eisley. Okej, chyba się udało. Nie ma gorszego gniazda łajdactwa i występu. Naprawdę myślisz, że znajdziemy tu pilota, który nas zabierze na Alderaan? Znam pewną kantynę. Bywa w niej wielu utalentowanych pilotów. Ale musimy być ostrożni. To mało przyjazny lokal. Aha, czyli możemy się spodziewać kłopotów. O ty bydlaku. Kurde, jaki dinozaur. Dobra, no co? Za strzałką, heja. I lecimy, śmigamy. Tutaj przejścia nie ma? O-o. Pokazać dokumenty i przyprowadzić te droidy. Co tu szturmowiec robi? Co teraz? Zajmę się tym próg. Dawaj, Ben. A nie, czekaj. Nie ten, o, teraz. Sztuczki umysłowe. Wpływ. Co ja mam mu zrobić teraz? Aha. Aha, dobra, tutaj, otworzyć. Użyj. Lewo, prawo, dół. Dół. Lewo,
prawo, dół, tu. Poszło? To nie są droidy, których szukamy. Przecież. Dobrze, dobrze, wszystko wyśmienicie, bym powiedział, w tym odcinku tak więcej jest eksploru, trochę powalczyliśmy jednak. Ale też fajnie nacieszyć oko jakby nowymi obszarami. Też się tutaj tak elegancko rozglądam. A teraz ruszajmy do tej kantyny. Musimy znaleźć sobie pilota. Musimy znaleźć sobie pilota, dobra, no to szukamy. Idziemy do tej kantyny, w której może być niebezpiecznie. O, bardzo podobna miejscówka do tej, w której graliśmy Przebudzenie Mocy ogólnie. Dobra, no to rozpytajmy. Rozpytaj na temat pilota. Kogo by to zapytać? Co to robi Czubaka? Czuj? Co on tu robi? Co? Pilota? Pilota? Nie, nie podajemy tu pilotów. Nie podajemy tu pilotów. Co? Nie kumasz, gościu, o co mi chodzi? To rozejrzyj się wśród sługusów Jabby. Widziałam wcześniej jednego, jak tu wszedł ze swoim włochatym kumplem. O, tamten. A, Czubaka, to ty! Znasz kogoś, kto może nas zabrać na Alderaan? Zapłacimy? No. Pokaż mi go. Co jest? Czemu wszyscy się... Co oni się biją? To Han Solo, nie? Chyba, że poznamy teraz Hana. O nie! Tak, to zawsze działa. Oho. Kapitan Sokoła Millennium. Czuj powiedział, że szukacie transportu... Sokoła czy Sokołu? Sokoła chyba. To szybki statek? Dla was wystarczająco. Polski język, trudny język. Jaki ładunek? Tylko pasażerowie, ja, chłopak, dwa droidy i bez żadnych pytań. Dobra, no to macie statek. Ruszymy jak będziecie gotowi. Dok 9-4. 9-4. 9-4. Zapamiętane. Mam nadzieję, że nie będę musiał go tak specjalnie szukać. Dok 9-4. Tu coś się świeci na niebiesko, nie wiem co to jest. Ale bardzo ładnie się świeci. Uwielbiam grać Jediem. Te reakcje są czasami zaskakujące. Przepraszam bardzo, ale Artu mówi, że dok 94 znajduje się po drugiej stronie tej osady. Aha, po drugiej stronie. Jak najlepiej, zanim odlecimy. No ale co ja mam tutaj się szykować? Na co? Czy ja wiem, czy tak specjalnie się szykować? Potem sobie wrócimy oczywiście tutaj z powrotem, wykonywać misje poboczne, dodatkowe. Także na luzie, na luzie. Tutaj coś trzeba, jakiś... Klucz mieć? Kurczaki. Porozmawiaj. O ile do niego nie należy. Nie mogę już na niego wpłynąć. A mogę. Wpływ. Potwierdź. Ohoho! Co nam rozwalić? A tu droida trzeba. Nic nie atakuje, co ty gadasz? O nie, Artu trzeba wyłączyć. O. Dobra, nie ma tak szturmowcem poradzić sobie w tej sytuacji. Dobra, i co? Już mogę wyjść, nie? Dobra, wbijamy. Siema! Sorry, Artu! Nie chciałem! Dobra, wszyscy cali? Chyba tak. Tutaj potrzebujemy co? Artu sobie tym tutaj poradzi. Tak jest.
I mamy Faberka. Imperialny punkt kontrolny. To mi się podoba. A tutaj co? Chyba już wszystko, nie? No bo tutaj wykonaliśmy to. Tutaj droidem jeszcze użyjemy klucza. Chyba, że sobie weźmiemy ten klucz. Zdobądź hasło, potwierdź. Magazyn bazy ruchu oporu. Hasło zdobyte! To my jeszcze hasła zdobywamy? Coś tam pamiętam, że było, gdzie potrzebowaliśmy właśnie jakiegoś hasła. No dobra. Tego się nie spodziewałem akurat. Wow, i to jest właśnie to, że przechodzę sobie misyjki fabularne i ni stąd, ni zowąd dzieją się takie rzeczy, że coś odkrywamy. To daje naprawdę masę satysfakcji. Dobra, tutaj musimy sobie na piechotkę śmignąć. O, o, tutaj kolejny klocek. Może się uda to rozwalić. Za bardzo, ale muszę iść chyba po tej linie, co? I tu jest ten przełącznik. Dobra, i się otworzyło, ale jajca. Jakie to było śmiesznie ukryte. I kolejny Kyber klocek. Smakuje jak kurczak. No powiedzmy, mogę sobie to wyobrazić. Sterta złomu, rozpoczynamy kolejny poziom. Soku milenium. Pełną parą. Co za sterta złomu? Co? Tak ja chciałem podziwiać. Chewie, co to jest? Miałeś go przygotować. Coś cieknie. Późny obiad. Śpieszymy się przecież. Co oni nam robią? Muszą nam zawsze przeszkadzać? Serio? Musimy przygotować statek do lotu. Kurde, ucieka, uważaj! Ogarnij kokpit, działko i matrycę sensorów. Jasne, futrzaku? Jasne, jasne. Tak, Artur. Możemy ustawić windę w odpowiedniej pozycji. Dobra, po kolei. Czemu ja mam taką fioletową gwiazdkę nad sobą? Aha! Taki bajer. Tylko, że ja tam chciałem iść. No cóż, dobra. Ups. Rozwaliłem coś. Ale może tutaj jeszcze to potrafimy rozwalić? Chyba tak, dobra. Artu, potrzebny jesteś nam w tej sytuacji. Dobra, teraz ta obręcz. Okej, mamy to. I co teraz? Co teraz? Otworzą się drzwi czy nie? Czy jak? Niby coś się otwiera, ale... Jest na... jakby aktywowane, ale... No nie wiem, nie wiem. Coś tutaj porozwalajmy. Tutaj coś można zbudować. Po prostu osłonka, która daje nam kolejne klocki. O, elektryczna pułapka albo wieżyczka. Oczywiście, że wieżyczka, słuchajcie. Uwielbiam ten efekt. I łup. Rozwalamy wieżyczką. Dobra, tutaj co? Musimy wyciąć otwór. Dobra, to może być taki mały, nie? Nie musi być jakiś wielki. Wow, 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 wow. A się wysypało tutaj elementów. Dosiądź. O co tu chodzi z tym? Co za pojazd? Zejdź. Co zrobiłem? Wow! Piękna sprawa! Okej, okay, zaraz będziemy mieli kolejne machiny obronne. Czekajcie, gdzie jest jeszcze fioletowy?
i pokazuje, że jest fioletowe. Ale tam nie mogę przejść. Dobra, zejdźmy sobie stąd. Tam przydałoby się porozwalać jeszcze coś. Uuu, tutaj jest dużo, dużo rzeczy. Chodź tutaj, Luke. Trzeba tutaj coś pociągnąć. O, rusztowanie mi spadło na łeb. Gdzie jest tutaj nasz Artu? Chodź, Artu. No właśnie, można i tak. Wiedziałem, że coś mi tutaj przeszkadza. Dobra, teraz tutaj chyba będzie tak i voilà. I co nam to dało? Tutaj jest kolejne drzwi, które powinny się otworzyć, a się nie otwierają. Nie mam pojęcia. Dobra, moment. Tutaj coś trzeba będzie jeszcze poprzenosić, ale jeszcze sobie tutaj spróbujemy Lukiem może. Chyba dobrze widziałem, że to nim. Dobra, lewo. Lewo. Prawo. I prawo. No niezbyt skomplikowane. Ciekaw jestem, co tutaj otworzymy teraz. Wow, wow, wow. Złap. Bo mam tutaj to dać do tyłu. O, jest. Zagnieżdżone. I mamy zestaw. No. A propos, a już mówiłem, że przydałby się jakiś zestaw, kurczę, no. O to chodziło. To co, teraz bierzemy się za tą stronę. Tylko tutaj trzeba być szturmowcem. To jest szturmowca chyba trzeba. Oj, nie, nie, nie. Niedobrze, niedobrze. Nie mamy przebrania szturmowca, nic. Chociaż, chociaż. Moment. Chyba się to uda. Mamy tułów, głowę i spód. Dobra. Chociaż nie wiem, czy to właśnie przebranie zadziała, czy trzeba być tym szturmowcem. Zaraz zobaczymy. No niby jestem tym szturmowcem, ale czy będziemy potrafili uruchomić kolejną znajdźkę jakby? Czy to będzie niewykonalne? Aha, tutaj będzie trzeba inną postacią. No sprawdźmy to. Ej, zobaczcie, da się! Wystarczyło się przebrać? Dół, góra, prawo, lewo. Dół, góra, prawo, lewo. No to było już bardziej skomplikowane. Uuu, co my tu mamy? Użyję trochę więcej siły. O, tego mi brakowało. A, to trzeba tego robocika załadować. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Śmieszne odgłosy robi. I okej, okay. Co to za mechanizm? Dobra. Okej, okay. A! Czyżby kolejny zestaw? Zaraz nam wypluje klocki pewnie. I gotowy zestaw będzie. No, dalej, 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 dalej. Ho-ho! Dawaj, jeszcze cztery! Chyba tylko będzie jednorazowe. Pięknie. Drugi zestaw. Ogarnięty. Aha, to tam mam zrobić, dobra. Jest. Udało się. Tylko się rozejrzę, czy coś mam nieodkryte. Tutaj jest, trzeba ogarnąć. Przytrzymaj i użyj mocy. Dobra, rozsuwamy całą bramę. Open the door. Naciskamy.
Czy to wystarczy nacisnąć zwykły przycisk? Wow, gdzie lecisz? Gdzie lecisz? Co to może być ta skrzynia? Działka, naboje, lasery? No, ciekawe. Pociągnij. Sokół sam się nie naprawi. No, chyba nie. Czuj, dawaj. To są dopiero drabiny. Jakieś rusztowania, zobaczcie na to. Co jest? Okej. Czy ja coś tutaj muszę robić? A, czuj będzie naprawiać, a ja mam tutaj dbać o to, żeby mu krzywdy nie zrobili. Przeważnie ich unika. Dobra. No kurde. Chciałem po prostu pominąć tą podpowiedź i rzuciłem w ogóle nie tam, gdzie chciałem. Dobra, zrobimy pułapkę przy drzwiach. O nie, rozwaliłem, serio? Dobra, jest. Teraz obrywają. Co to jest do zbudowania? Osłonka, okej, działamy, działamy. Tutaj trzeba naprawić ten fragmencik. Bym zapomniał. Dobra, udało się. Uważaj z tym kokpitem. Nie jeszcze kokpit, dobra. To sobie poradzimy, co? O, ta bramka jest zablokowana. Dobra, dobra, to już wiem, co my robiliśmy właśnie. Nie mogą jej otworzyć, zobaczcie, kamera pokazuje, a ludziki nie wychodzą. Ludziki, no szturmowcy oczywiście, nie? Już nikogo nie ma chyba, tam jeszcze jest coś do zbudowania. Zbudujmy sobie, no co? Co nam szkodzi? Kolejne klocki zdobyć. Oho, teraz co, radar? Oj, muszę to podnieść chyba. Dobra, jest, 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 jest. Czekajcie, ja to muszę dać. A, tu, 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 tu. Jest, pięknie. A, to ty, sorry. To był zły pomysł. Czyjaś głowa tutaj leży. Teraz działo może zróbmy. Nie, też nie ma klocków za to. No cóż, trudno. Co z tym mamy zrobić? A! Okej. Czyli tędy. Dobrze, że podjechałem tutaj Artu właśnie. Aha, dobra, musimy przejść tutaj górą. Dobra, to nie tą postacią w ogóle. Dobra, będzie chyba pełny pasek już, co? Tak jest, mamy prawdziwego Jedi. No tym razem tak jakby na luzie poszło. Po prostu wykonałem wszystkie obiektywy, które były. Jest całkiem, całkiem w porządku. Dawaj, Ben. Co tu musimy zrobić? Złapać. Lecimy dookoła. Wow, jakie konstrukcje. Nice. Idealnie bym powiedział. Panie Czubaka, matryca sensorów gotowa do instalacji. Matryca sensorów. Trzeba osłaniać Chewiego. Co oni mają na plecach w ogóle? O, zgubił czapkę.
coś tutaj było do ogarnięcia. Ale artu potrzebowałem chyba. Gdzie to jest? O, tu jest właśnie. O, patrzcie co znalazłem. O, mały włos bym przelazł po prostu. I pominął to. Artu potrzebuję teraz. Chodź tutaj, Artu. Trzeba ogarnąć to, co jest tam na górze. Póki jeszcze możemy. No nie, jak mogłeś spaść? No nie, zobaczcie na to. Jasne, że musimy wejść do środka, mądrałki. Otwieraj ramkę. Poczekajcie, jeszcze tutaj muszę to zrobić. Długo nie wytrzymamy, jak nie opuścimy tej rampy. Dacie radę. Moment, już. Już ogarniamy, już ogarniamy. Aha, dobra, po prostu zamknąłem wszystkie bramki i niby jesteśmy bezpieczniejsi. No. Dobra, tutaj jest jakieś przejście. Co tu jest w ogóle? Kolejny zestaw, zobaczcie na to, no nie. Zwykle nie tą postacią co trzeba. Ale to jest dobry znak, także fajnie, bo na tym odcinku okazuje się, że można czerpać trochę informacji, gdzie co i się znajduje. Mamy 4 na 5 zestawów. No, będzie rekord na tym odcinku, serio. Jeszcze tyle mi się nie udało nigdy chyba zdobyć. No, już prawie, prawie, prawie. Szturmowcy nadciągają. Dobra, to mam wszystko porobione chyba. Dobra. Czas kończyć. Pięknie. Idź i zapnij pasy, będę skakał w nadprzestrzeń. Wow. Piękna sprawa. Aha, ten już ćwiczy, okej. Nie ma to jak ćwiczyć na statku mieczem świetlnym, nie? Gdzie on jest? Zniszczony przez Imperium. Leci do tego małego księżyca. To nie księżyc. To stacja, kosmiczna. Gwiazda śmierci, tak? Tyle to jeszcze kojarzę. Nie wygrasz. Ale może są alternatywy dla walki. Czyżby skradanie? Tak, przebrał się za kwiatka, ten za dywan! Nikogo na pokładzie. Wysłać oddział skanujący. Sprawdzić każdą część tego statku. Tak jest. Wyczuwam coś. Obecność, której nie czułem od... Nie. Nie, to nie. Tak, tak, nie. Tak, tak, to... Na pewno? Tak. Tak, znajoma. Tak jest, no, też tak myślałem. Dobra. Dawać, lecimy dalej. Co nas tutaj będzie czekało, no? Wystartował, promień nie zatrzyma. Zostaw to mnie. Zostaw to mnie. Czas podsumować ten odcinek, moi drodzy. Ukończono poziom. Gra swobodna, odblokowana. No, tym razem udało się dużo, dużo odblokować różnych rzeczy. Mamy prawdziwego Jedi'a. Łotr nad łotry. Czuj, zabierz nas stąd. Tylko jedna jedno wyzwanie się udało zrobić. Mi zestawy aż 4 były. Także, także całkiem zacnie. Postaci i statki. Co się udało odblokować? Han Solo. Szturmowiec pustynny. Kolejny, tylko że sierżant. A, czyli to byli sierżanci. Soku Millennium. Jako statek. I to wszystko w tym odcinku. Moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie do końca. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars Skywalker Saga. Dzięki, na razie, siemanko i cześć.